Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Uber Strike z kanału Od Gracza dla Graczy i po dosyć długiej przerwie wracamy do Overwatch i wracamy z nowościami, które wydarzyły się właśnie w tej oto grze. Jak dobrze wiecie, na serwery główne z serwerów testowych przywędrowała kubańska mapa Havana i dzisiaj zapraszam was na taką dwuminutową podróż po niej. Dosłownie w tempie ekspresowym sobie zobaczymy, co ciekawego można zobaczyć na tej oto mapie. A jeżeli wy chcecie zerknąć też, zapraszam oczywiście do odpalenia Overwatcha i w trybie grania, prawda, w trybie salonu macie możliwość grania tylko i wyłącznie na Havanie i sprawdzania tego, co można tam zrobić. Dodatkowo kilka informacji, a raczej dodatkowe informacje o skórkach z weekendu All Stars, ale to na samym końcu, nie będę wam już więcej przedłużał. Jeżeli chcielibyście, aby częściej pojawiał się Overwatch nie tylko w live'ach na kanale, dajcie znać w komentarzach i przede wszystkim dajcie znać, czy ten materiał przypadł wam do gustu. Pozdrawiam, miłego newsowania. No to okej. Okay. Naszą podróż po Hawanie rozpoczynamy od wizyty w warsztacie Talera. To tutaj rozpoczynają atakujący. Zajrzyjmy sobie na momencik do warsztatu, wcześniej patrząc, oglądając widoki. No są tutaj te klasyczne samochody, które można spotkać na hawańskiej Kubie, czyli jak wiemy nie ma u nich tych nowoczesnych aut, ale no nie przesadzajmy, klimat musi zostać zachowany i przede wszystkim kolorowe kamienice, kolorowe miasto i nasza ciężarówka, którą to razem z dwiema beczkami rumu będziemy transportować w kierunku destylarni, oczywiście wcześniej oglądając piękne kamienice, budynki właśnie uroczej Hawany. No ale jeżeli spojrzycie dokładnie, to tutaj obrońcy, bo o atakujących mówimy, którzy pchają payload, obrońcy mają dobre możliwości do kontratakowania, dlatego że sam ten balkon pozwala na dosyć długą i stabilną obronę, ale także tutaj tuż przed pierwszym checkpointem, czyli przed bramą właśnie destylarni Don Robotico, jest szansa, aby utrzymać się dosyć długo. Być może będzie to przypominało obronę takich punktów, jak na przykład Junkertown, czyli dosyć długo może zająć obrona pierwszego etapu. W środku w destylarni mamy bardzo ciekawy labirynt pomieszczeń, zakrętów, a także platform. Jeżeli graliście w tegoroczne archiwa, to na pewno kojarzycie tę oto lokację, właśnie między innymi dlatego, że tutaj też działy się akcje. Oczywiście tutaj też będzie dosyć trudno ze względu na kręte uliczki, możliwość flankowania, no i przede wszystkim dotarcie do tej niebieskiej bramy. To sukces dla atakujących, a klęska dla obrońców, bo drugi checkpoint zostaje zdobyty. I wychodzimy na plac przed zamkiem, prawda, nad piękną Zatoką Hawańską, gdzie zobaczymy, no właśnie, gdzie zobaczymy piękne widoki, fort obronny, ale także to, co nas najbardziej interesuje, czyli dotarcie do celu, czyli bram fortu prywatnej od niedawna siedziby tajemnego inwestora. No właśnie, trochę fabuły by się jeszcze przydało tutaj rozkręcić co i jak, ale nie oszukujmy się, jest tutaj się gdzie bronić i akcja na trzecim punkcie będzie na pewno interesująca. Ja bardzo osobiście się cieszę, że ta mapa trafiła już do Overwatch na serwery główne, dzięki temu na pewno rozgrywka będzie o wiele bardziej atrakcyjna. Po tej krótkiej wycieczce po słonecznej Kubie, moi drodzy, kilka słów o skórkach All Stars. Jak dobrze wiecie, w tym roku mamy otrzymać za oglądanie, za tokeny, skórkę Mercy i Lucia i oczywiście dywizja atlantycka albo dywizja pacyficzna. No i właśnie już ruszyła ich sprzedaż dla wszystkich kolekcjonerów i fanów. Macie możliwość już odblokowania sobie tych skórek, bądź kupienia je za pieniążki. Jest też i taka opcja. Ale też smutna informacja, bo jak na razie nie mamy potwierdzenia. Niestety nie będzie można jak na razie zdobyć ubiegłorocznych skórek Smugi i Genjiego, które rzeczywiście też były atrakcyjne. Tak też na razie obchodzimy się smakiem dwóch supportów i niedługo będziemy oglądać przecież zmagania najlepszych zawodników Overwatch League właśnie w weekendzie All Stars.
To tyle na dzisiaj, moi drodzy, takich krótkich nowości. Mam nadzieję, że spodobały Wam się. Jeżeli tak, dajcie o sobie znać jakąś aktywnością przy kanale. No i przede wszystkim zapraszam na bycie ze mną, bycie z kanałem Od Gracza dla Graczy, a materiał dzisiejszy przygotowywał Ubersrake. Na razie, hej!